Mieszkańcy Rzeszowa muszą mieć jakąś alternatywę w stosunku do obecnego prezydenta, pana Ferenca i kandydata PiS-u, którym jest pan Buczak. Jeżeli chodzi o pana Prendeckiego, no to on nie będzie kandydował na dzień dzisiejszy. Mamy innego kandydata. Tego kandydata ujawnimy na naszej konwencji, w zasadzie na konwencji tego kandydata, tak? Tak powiedziałem, niezależne ruchy prawicowe, podkreślam, na prawo od PiS-u, tworzą taką koalicję i muszę przyznać, że nasza praca bardzo dobrze wygląda. Mamy plan na Rzeszów i podczas takiej konwencji właśnie samorządowej tego kandydata to wszystko ujawnimy. Mam głęboką nadzieję, że nasz kandydat, bardzo mocny człowiek, po prostu będzie mógł w realny sposób wpłynąć na Rzeszów i mocno powalczyć o stanowisko prezydenta. Ale przede wszystkim też liczymy, jesteśmy przekonani, że uda nam się wprowadzić radnych do Rady Miasta Rzeszowa. A to zaowocuje tym, że stronnictwo pana prezydenta, po drugiej stronie stronnictwo PiS-u, będą mniej więcej w równowadze i nasi radni będą decydować naprawdę o wszystkim. Nasi radni, tak? Natomiast jeżeli chodzi o kandydata na prezydenta, mamy, przedstawimy w odpowiednim momencie. Jest to mocny człowiek i myślę, że jego merytoryczny plan na Rzeszów w ewidentny sposób przekona mieszkańców, którzy chcą zmiany, mieszkańców, którzy nie chcą w Rzeszowie bezpłatnych autobusów dla studentów z zagranicy, tylko chcą właśnie, żeby Rzeszów był miastem właśnie rzeszowian. I taki kandydat będzie, jest konkretny plan i myślę, że to w bardzo dobrym kierunku się potoczy. Jeżeli chodzi o współpracę ze Stowarzyszeniem Skuteczni, no to oczywiście nasza współpraca na razie opiewa się na Podkarpaciu, na kandydatach na prezydentów właśnie, kandydatach wspólnych do Rady Miasta. Jeżeli chodzi o sejmiki wojewódzkie, na razie na ten temat nie rozmawiamy. To są wybory właśnie partyjne, więc zobaczymy, jak to się potoczy. Ale jak najbardziej, jeżeli chodzi o współpracę właśnie do Rady Miasta, to wspólne poparcie tutaj kandydatów na stanowisko miast prezydenckich. Ja najbardziej wspólnie współpracujemy. Też poproszę pana Macieja o zabranie głosu. Ta nasza współpraca rzeczywiście będzie dotyczyła szczebla gminnego i powiatowego, czyli będzie dotyczyła głównie miast. Jako Skuteczni będziemy proponować w ramach tego komitetu, który będzie startował pod szyldem swoim, także naszych kandydatów. Liczymy oczywiście na ich poparcie. Będziemy popierać kandydatów, właśnie także tego kandydata, który będzie przedstawiony na prezydenta miasta Rzeszowa. Nasz lider, czyli poseł Piotr Liroy Marzec, będzie się aktywnie także angażował w kampanię, wspieranie naszych kandydatów. Tak jak wspominałem, liczymy na to, że ta współpraca nie ogranicza się tylko do Podkarpacia, dlatego że, tak jak mówię, mamy podobne zapatrywanie na rzeczywistość i na to wyzwanie, którym są wybory samorządowe. Tak? To są takie wybory dosyć specyficzne, w których właśnie bardziej stawiamy na ludzi niż na szyldy partyjne. Dlatego rozmawiamy też o współpracy w Warszawie, rozmawiamy o współpracy w Kielcach i także w innych miejscach. Jeżeli chodzi o sejmiki, to tutaj Partia Wolność, jak jej przedstawiciele już Państwu powiedzieli, będą startować pod swoim szyldem. My jako Skuteczni jesteśmy nową organizacją i nie jesteśmy w tej chwili zainteresowani startem pod własnym szyldem do sejmików, natomiast oczywiście jeżeli będą dobrzy kandydaci występować na przykład na listach wolności, to będziemy ich na pewno popierać. Dziękuję.